Warszawa u schyłku II Rzeczypospolitej. Miasto pełne było zabytków. Tu każdy zakątek powiązany był ściśle z losami naszego kraju. To pod murami tego miasta w sierpniu 1920 roku rozegrała się bitwa, która zadecydowała o odparciu bolszewickiego marszu na zachód. Bitwa, która ocaliła Polskę i Europę. Stolica, zdewastowana w okresie I wojny światowej, wielkim wysiłkiem została wydźwignięta do pozycji jednej z najpiękniejszych europejskich metropolii. Wielka w tym zasługa pokolenia, które zdołało z niej uczynić znaczący ośrodek polityczny, gospodarczy i kulturalny. Tym większy wstrząs stanowiła niemiecka, a później radziecka agresja na Polskę we wrześniu 1939 roku. Do końca września Warszawa broniła honoru Rzeczypospolitej na przekór najeźdźcom głoszącym, że Polski już nie ma. Okrutną okupację niemiecką znaczyły aresztowania i masowe zbrodnie. Mieszkańcy stolicy narodowości żydowskiej, stłoczeni w getcie, padli ofiarą Holokaustu. W wielkich falach egzekucji na ulicach miasta zamordowano tysiące ludzi. Tym większa była determinacja żołnierzy Armii Podziemnego Państwa Polskiego, Armii Krajowej i innych organizacji spragnionych rozprawy z nienawistnym wrogiem. W drugiej połowie lipca 1944 roku zegar historii przyspieszył biegu. Na froncie wschodnim trwała wielka ofensywa Armii Czerwonej. Nową sytuację polityczną stworzyło powołanie w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W dowództwie Armii Krajowej spodziewano się, że może dojść do załamania obrony niemieckiej. 26 lipca rząd Rzeczypospolitej upoważnił komendanta głównego Armii Krajowej, generała Bora Tadeusza Komorowskiego, do rozpoczęcia akcji zbrojnej w momencie uznanym za najdogodniejszy. Do powstania wzywały radzieckie radiostacje. 31 lipca o godzinie 18 generał Bór wydał rozkaz do wystąpienia zbrojnego na podstawie informacji o zbliżaniu się do Pragi wojsk radzieckich. W następstwie komendant okręgu warszawskiego AK pułkownik Monter Antoni Chruściel wydał rozkaz wyznaczający godzinę W powstania na 1 sierpnia godzinę 17. Decyzja o powstaniu trafiała w nastroje żołnierzy Armii Krajowej i całej ludności stolicy, spragnionej rozprawy z wrogiem. Do tego wystąpienia przygotowywano się przez cały okres okupacji. W tym celu szkolono żołnierzy, gromadzono broń i środki medyczne. W następstwie rozkazów tysiące zaprzysiężonych żołnierzy AK udało się na miejsca zbiórek. Pierwsze starcia nastąpiły już podczas koncentracji. Około 16:30 doszło do walk w rejonie placów Napoleona i Dąbrowskiego. O godzinie 17:00 już cała Warszawa stanęła do boju. W walkach uczestniczyło około 23 tysięcy słabo jednak uzbrojonych żołnierzy AK. Już w pierwszych godzinach w ręce powstańców wpadła elektrownia na Powiślu. Ciężkie boje toczyły się w rejonie placu Napoleona. Już od pierwszych chwil powstania, na wezwanie dowództwa AK, warszawianie przystąpili do budowania sieci barykad. Wznoszono je spontanicznie, początkowo bez planu. Szczególnie wiele zapór postawiono na skrzyżowaniach ulic. Wykorzystywano wszelkie dostępne pod ręką materiały. Jednak najpowszechniej stosowano ziemię z wykopów, kamienie brukowe i betonowe płyty chodników. Zapał wykazany w tej pracy najpełniej oddawał nastroje ulicy. Po blisko 5 latach rządów niemieckich Warszawa zerwała wreszcie nienawistne pęta. Zaraz też w szeregi powstańcze zgłaszać się zaczęły setki i tysiące ochotników zaprzysięganych w oddziałach na żołnierzy Armii Krajowej. W toku powstania w walce uczestniczyło też ponad 1500 żołnierzy innych formacji jak Armii Ludowej, Polskiej Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa i Narodowych Sił Zbrojnych.
2 sierpnia batalion AK Kiliński zdobył po zaciętym boju gmach poczty głównej przy placu Napoleona 10. Zbiornik przeciwpożarowy na środku placu Napoleona wykorzystywany bywał przez żołnierzy Armii Krajowej do kąpieli. Straty niemieckie w pierwszych dniach walk były bardzo znaczne. Liczone już 1 sierpnia w setki zabitych, rannych i wziętych do niewoli. W Warszawie działała Komenda Główna Armii Krajowej, lecz powstaniem dowodziła Komenda Okręgu Warszawskiego AK. Jej komendantem był od 1941 roku pułkownik dyplomowany Antoni Chruściel, pseudonim Monter. Szefem Wydziału Propagandy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej był porucznik Tadeusz Rzęczykowski. W sztabach zbiegały się nici dowodzenia. Tu opracowywano plany nowych działań ofensywnych. Trzeciego sierpnia opanowano dworzec pocztowy, ważną redutę u zbiegu Żelaznej, Chmielnej i Alei Jerozolimskich, nazywanych ówcześnie Aleją generała Sikorskiego. Był to wielki sukces kompanii porucznika Zbigniewa Bryma z Dunina, ze zgrupowania Chrobry 2. Dworzec blokował odtąd Niemcom arterię Alei Jerozolimskich. W warunkach wielkiego miasta wzrastała rola łączności prowadzonej za pomocą gońców, a także połączeń telefonicznych i radiowych. Na tyłach pozycji powstańczych prowadzono intensywne szkolenie. Umiejętności w zakresie działań ulicznych były na co dzień weryfikowane w coraz bardziej zaciętych bojach. Już w pierwszych dniach powstania Niemcy z uporem dążyli do przetarcia trasy ze wschodu na zachód przez warszawskie mosty. Wieczorem 4 sierpnia dowódca AK meldował. Nieprzyjaciel dużym wysiłkiem zapewnił ruch własnych kolumn Aleje Jerozolimskie Grójecka. Coraz częściej opiera własne działania bojowe w mieście na ciężkim sprzęcie czołgowym, pędząc ludność cywilną. Również na wschodnich przedpolach Warszawy Niemcy notowali sukcesy. Pod Radzyminem i Wołominem toczyła się wielka bitwa pancerna, z której zwycięsko wyszła strona niemiecka. Radziecki III Korpus Pancerny został pobity i odrzucony na południe. Jednak to nie porażka w bitwie pancernej, a względy polityczne zadecydowały o bezczynności Armii Czerwonej pod Warszawą w następnych tygodniach. Gdy 8 sierpnia marszałek Rokossowski, dowodzący pierwszym frontem białoruskim, zwrócił się do Stalina z propozycją rozpoczęcia 25 sierpnia operacji siłami frontu w celu zajęcia Warszawy, spotkał się z odmową. Po pierwszych 4 dniach zaciętych walk powstanie osiągnęło maksymalny zasięg. Śródmieście z Wolą, Starym Miastem i Górnym Czerniakowem oraz izolowane Żoliborz, Mokotów i fragment Ochoty. W pierwszych dniach walk Niemcy dysponowali w Warszawie siłami garnizonu liczącego około 15 tysięcy żołnierzy oraz oddziałami przechodzącymi przez miasto. Do 5 sierpnia siłami niemieckimi dowodził izolowany w rejonie placu Piłsudskiego generał Rainer Stahel. Po nim dowództwo nad oddziałami tłumiącymi powstanie przejął na rozkaz Reichsführera SS Himmlera SS Obergruppenführer Erich von dem Bach. Już 3 i 4 sierpnia siły niemieckie w Warszawie zostały wzmocnione między innymi o grupę policyjną Rheinefahrta, a także brygady SS Dirlewangera i rosyjską Kamińskiego. Rankiem 5 sierpnia oddziały Rheinefahrta, wsparte przez SS-manów Dirlewangera, rozpoczęły natarcie ku wschodowi wzdłuż arterii ulicy Wolskiej do placu Piłsudskiego.
Trasę posuwania się Niemców znaczyły masowe zbrodnie popełniane na cywilnej ludności Woli. Krwią 600 ofiar spłynęły hale mirowskie. Już w pierwszej dekadzie sierpnia brutalna pacyfikacja spowodowała śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób. Na samej Woli Niemcy zamordowali ponad 30 tysięcy cywilów, w tym setki dzieci. Ludność przepędzano na tereny kontrolowane przez AK, by tam oddziaływała negatywnie na morale żołnierzy. Powstanie było w tych dniach jednym z głównych tematów agencji prasowych. Stalin, na nalegania przywódców zachodnich, by udzielił pomocy Warszawie, przez wiele dni zwodził ich, by zyskać na czasie. 12 sierpnia porzucił pozory i brutalnie zaatakował władze Rzeczypospolitej. W oświadczeniach z 22 sierpnia posunął się nawet do określenia powstańców mianem garstki przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy. Powstańcza Warszawa, wyglądająca pomocy ze wschodu i zachodu, każdego dnia walką dokumentowała umiłowanie wolności. 14 sierpnia dowódca Armii Krajowej, generał Komorowski Bur, przesłał rozkaz do okręgów Armii Krajowej. Walka o Warszawę przeciąga się. Prowadzona jest przeciw wielkiej przewadze nieprzyjaciela. Położenie wymaga niezwłocznego marszu na pomoc stolicy. Serce powstania biło na ulicy Świętokrzyskiej, gdzie w gmachu PKO do września stacjonował sztab komendanta okręgu AK. Na zdjęciach ewakuacja 14 sierpnia ponad 200 rannych ze szpitala maltańskiego z ulicy Senatorskiej na ulicę Zgoda. Za ten czyn komendant szpitala, zarazem szef służby zdrowia Komendy Głównej AK, pułkownik dr Leon Strzel, został odznaczony krzyżem Virtuti Militarii 5 klasy. Łącznie w Powstaniu Warszawskim wzięło udział około 450 lekarzy, nie licząc wielu pielęgniarek i sanitariuszek w oddziałach. Pełna ofiarności praca personelu medycznego uratowała od śmierci setki ciężko rannych i chorych. Kroniki powstańcze z czcią odnotowują nazwiska lekarzy i pielęgniarek, którzy, pozostając z rannymi, ponieśli śmierć na terenach zajętych przez Niemców. W dniach powstania wielką rolę spełniła prasa różnych organizacji, wychodząca jawnie po raz pierwszy od wielu lat. Najważniejszym źródłem informacji był nasłuch radiowy. W powstańczej Warszawie ukazywało się około 130 tytułów prasowych o zasięgu ogólnowarszawskim, jak i dzielnicowym. Najważniejszym czasopismem był biuletyn informacyjny pod redakcją Huberta Aleksandra Kamińskiego. Miał on 69 wydań codziennych, w tym 7 nadzwyczajnych. Osiągał nakład, jak na trudne warunki, w jakich go wydawano, imponujący, od 25 do 28 tysięcy. Dla porównania, organ delegatury rządu Rzeczpospolita osiągał 10 tysięcy egzemplarzy. Stosowano różne techniki poligraficzne, typowy druk maszynowy i powielanie. Ostatnim ogniwem pracy wielu osób byli dystrybutorzy prasy. Te role z oddaniem pełnili młodociani ochotnicy. W dniach powstania piękną kartę zapisała harcerska poczta polowa. W samym tylko sierpniu na Stare Miasto i Mokotów dostarczyła kanałami aż 116 tysięcy przesyłek.
15 sierpnia powstańcza Warszawa obchodziła uroczyście Święto Żołnierza. Odprawiono uroczyste msze święte. W piekle miasta, znajdującego się pod nieustającym ostrzałem, 15 sierpnia powstańczy ślub w kościele przy ulicy Moniuszki. Pani młoda to studentka medycyny i sanitariuszka Halina Treutl. Pan młody to student od Wawelberga, plutonowy podchorąży Jan Biega. Oboje zdołali przeżyć wojnę. Aby zapewnić najmłodszym chociaż krótkie chwile radości, na Powiślu występ teatrzyku kukiełkowego. Na Powiślu działała też wzorcowa, jak na istniejące warunki, drużyna Straży Ogniowej, wyposażona w sprzęt jak z najlepszych przedwojennych czasów. Cóż jednak mogło poradzić nawet wielu strażaków wobec ogromu kataklizmu? Codziennie w całym mieście pastwą pożarów padały dziesiątki domów zapalanych bezkarnie ogniem artylerii i bombardowaniami sztukasów. Tylko nadludzkim wysiłkiem wielu ludzi możliwe było ugaszenie mniejszych ognisk pożarów. Z czasem i to stało się niemożliwe z braku wody. W 8 numerze pisma Barykada ukazał się anonimowy wiersz Tu mówi Warszawa. Uwaga! Tu mówi Warszawa. Notujcie w Trybunach i Timesach. Trzymamy się jeszcze, słyszycie? Uwaga! Robotnik, lud, dzieci na szańcach. 17 sierpnia przedstawiciele władz cywilnych wystosowali do premiera Mikołajczyka depesze. Umęczona dalszymi bestialstwami Niemców, Warszawa rozumie już, że zdana jest wyłącznie na własne siły. Już pierwszego dnia powstania poległo kilkuset jego żołnierzy. Każdy dzień przynosił nowe, bolesne ofiary. Początkowo poległych i zmarłych chowano jeszcze w trumnach z całym należnym ceremoniałem i honorami wojskowymi. Gdy jednak wkrótce już zabrakło trumien, ciała krewnych i kolegów składano do zbitych na prędce skrzyń, a jeszcze później po prostu grzebano w ziemi. Setki i tysiące powstańczych mogił wyrosło na ulicach, skwerach, podwórkach kamienic. Niemcy dysponowali miażdżącą przewagą nad słabo uzbrojonymi powstańcami. W połowie sierpnia sprowadzili najcięższy moździerz Karl o kalibrze 600 mm. Każdy jego pocisk był w stanie zburzyć kamienicę. Użyli też między innymi moździerzy salwowych i ciężkich wyrzutni rakietowych, miotających na 2 kilometry pociski zapalające lub burzące. Od pierwszych dni sierpnia na niebie niepodzielnie panowały sztukasy. A oto przykład kolosalnej siły rażenia moździerza Karl, a zarazem świadectwo niemieckiego barbarzyństwa. Ofiary olbrzymiej eksplozji 17 sierpnia w gmachu Filharmonii. Na szczęście pociski Karla nie zawsze powodowały ofiary. Zdarzały się niewybuchy, jak ten, 18 sierpnia przy Moniuszki, w gmachu popularnej Adrii. Uzyskany materiał wybuchowy będzie użyty w produkcji zbrojeniowej.
Już od 1940 roku w Warszawie konspiracyjnie produkowano granaty ręczne zwane popularnie Filipinkami, a od roku 1942 również tak zwane sidolówki. W godzinie W żołnierze AK dysponowali około 25 tysiącami granatów ręcznych różnych typów. Dalszych ponad 40 tysięcy sztuk wyprodukowano już podczas walk powstańczych. W godzinie W powstańcy mieli tylko około 3 tysięcy sztuk broni palnej, w tym 300 pistoletów maszynowych. Drugie tyle, typów Sten i Błyskawica, wykonano w okresie powstania. Podczas powstania konstruktorzy Armii Krajowej zmontowali również, wykorzystując rury wodociągowe, kilka moździerzy i granatników bardzo przydatnych w walkach ulicznych. W walce z czołgami wroga nieocenione okazywały się butelki z płynem zapalającym. Dlatego ich produkcja przybrała szczególnie duże rozmiary. Bardzo przydatne były miotacze ognia. W warsztacie przy Senatorskiej wyprodukowano 150 sztuk tej broni o zasięgu płomienia 30 metrów. Podczas walk w sierpniu powstańcy zdobyli kilka pojazdów pancernych, w tym 3 czołgi i widoczne na zdjęciach działo pancerne Jagdpanzer Hetzer. Było to 2 sierpnia podczas walk o Pocztę Główną. Działo, wyremontowane w warsztacie samochodowym na dziedzińcu poczty i nazwane Chwat, było około 14 sierpnia gotowe do walki. Przewidywano jego użycie bojowe na przedpolu Śródmieścia. Ponieważ jednak wymagałoby to rozebrania kilku ważnych barykad, komendant okręgu warszawskiego AK, pułkownik Chruściel Monter, nie wyraził na to zgody. Chwat pozostał w rezerwie na terenie Poczty Głównej. Tam też na początku września, podczas bombardowania, został zasypany gruzem. Te zdjęcia filmowe to świadectwo wyglądu tego jednego z najsłynniejszych powstańczych pojazdów pancernych. Walcząca Warszawa korzystała, niestety w stopniu niewystarczającym, z pomocy nadsyłanej z zachodu drogą powietrzną. Pierwsze zrzuty nastąpiły w nocy z 4 na 5 sierpnia i kontynuowane były do drugiej połowy września. Łącznie odnotowano 320 startów, z czego 97 przypadło na polską 1586 eskadrę. W lotach tych Polacy i alianci stracili 35 maszyn. O rozmiarach pomocy lotniczej świadczy liczba broni odebranej w samej Warszawie, między innymi 10 moździerzy, ponad 100 karabinów maszynowych, 100 pistoletów maszynowych i 200 piatów, czyli ręcznych granatników przeciwpancernych. W połowie sierpnia sytuacja powstańców stawała się dramatyczna. Po wyparciu 11 sierpnia sił powstańczych z Woli i Ochoty, 19 sierpnia Niemcy przypuścili generalny szturm na Stare Miasto. Przeciwko ponad 6 tysiącom doskonale uzbrojonych żołnierzy niemieckich, korzystających ze wsparcia lotnictwa i silnej artylerii, stanęło niespełna 6,5 tysiąca powstańców, z nich tylko co czwarty uzbrojony. Ciężkie walki toczyły się o staromiejskie reduty. W tym tak dramatycznym okresie powstańcy notowali też sukcesy. Do najważniejszych należało zdobycie 20 sierpnia bastionu niemieckiego w 8-piętrowym masywnym gmachu Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tak zwanej Pasty przy Zielnej.
Niemiecka reduta była cierniem w oku dowództwa powstańczego, gdyż jej załoga blokowała ogniem otoczenie na bezpośrednim zapleczu linii frontu, przebiegającego nieopodal, wzdłuż ulicy Królewskiej. Decydujący szturm na Pastę rozpoczął się w nocy z 19 na 20 sierpnia. Niemcy długo bronili się. Ich opór został jednak ostatecznie złamany po dokonaniu wyłomu w ścianie i użyciu miotaczy ognia. W walce o Pastę Niemcy stracili tego dnia 36 zabitych. 115 trafiło do powstańczej niewoli. Straty własne w tym boju były znacznie niższe i wyniosły 8 poległych oraz 10 ciężko rannych. Zdobycie Pasty jest, jak niewiele innych walk powstańczych, skrupulatnie udokumentowane przez operatorów Armii Krajowej. Te zdjęcia filmowe stanowiły gwóźdź programu pokazu kronik powstańczych 21 sierpnia w kinie Palladium. W okresie całego powstania do polskiej niewoli dostały się setki żołnierzy wroga. Ich położenie regulował między innymi drukowany rozkaz komendanta okręgu warszawskiego AK z 16 sierpnia. Za jeńców wojennych należy uważać wszystkich Niemców umundurowanych, oddziały pomocnicze wojsk nieprzyjaciela oraz cywilnych ujętych w czasie działań wojennych z bronią w ręku. Niemcy byli traktowani z poszanowaniem konwencji, co jaskrawo odbiegało od podejścia strony niemieckiej, która status kombatancki Armii Krajowej uznała dopiero we wrześniu, a i wtedy dopuszczała się licznych zbrodni. Jeńcy byli używani do prac pomocniczych i porządkowych. Największe obozy jenieckie istniały w budynku kina Hollywood przy Chorzej 29 i w gmachu PKO przy Jasnej, Róg Świętokrzyskiej. Przetrzymywani tam jeńcy ucierpieli w wyniku zbombardowania tych gmachów przez Luftwaffe. Na tych zdjęciach SS-mani oznaczeni swastykami. 23 sierpnia dużym sukcesem oddziałów powstańczych stało się zdobycie ośrodka oporu w Komendzie Policji przy krakowskim Przedmieściu 1, tuż obok kościoła Świętego Krzyża. Celem ataku było przesunięcie linii frontu na krakowskie przedmieście, do tej pory kontrolowane przez wroga. Miejscem zaciętych walk stał się też kościół Świętego Krzyża. Sukces w natarciu na komendę i okolice zapewniło równoczesne, dobrze skoordynowane działanie trzech grup powstańczych w łącznej sile około 250 żołnierzy. Były to trzy kompanie ze zgrupowania Narodowej Organizacji Wojskowej porucznika Mariana Krawczyka Harnasia, kompania porucznika Jana Piotrowskiego Lewara i mniejsze grupy z okręgu warszawskiego AK. Zwycięstwo znalazło odbicie na antenie powstańczej radiostacji Błyskawica.
Opór Niemców był zaciekły i długotrwały. W czasie tej akcji zniszczyliśmy 2 czołgi oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. Po zdobyciu komendy oddziały Armii Krajowej uwolniły 8 księży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. Komunikat nic nie wspomniał o uwolnieniu 20 polskich policjantów i wzięciu do niewoli 80 Niemców. Zapamiętajmy radosne twarze zwycięzców. Na zdjęciach Witold Kierzun od Harnasia oraz większa grupa zdobywców komendy i kościoła na czele z dowodzącym tą akcją majorem Bernardem Romanowskim Wolą, szefem sztabu obwodu Śródmieście AK. Niestety podjęta tego samego dnia próba opanowania niemieckiego bastionu na sąsiadującym z komendą policji uniwersytecie zakończyła się, mimo użycia przez powstańców 2 pojazdów pancernych, porażką. Jako trwalsza zdobycz pozostał kompleks gmachów przylegających do nieparzystej strony krakowskiego przedmieścia. Walki doprowadziły do zniszczenia miejscowej zabudowy. Bardzo ucierpiał kościół Świętego Krzyża, który utracił obie wieże. Charakterystyczną figurę Chrystusa sprzed wejścia zwalą później, bez jakiejkolwiek konieczności wojskowej, Niemcy. Przez wiele dni powstańcy obsadzający kościół Świętego Krzyża, komendę policji i pałac Staszica odpierać będą falowe ataki niemieckie z użyciem czołgów i zdalnie sterowanych min samobieżnych, tak zwanych Goliatów. Pozycje powstańcze przy krakowskim przedmieściu będą skutecznie bronione do początku września. Sytuacja obrońców Starego Miasta stawała się dramatyczna. Trwały ciężkie walki o powstańcze reduty, w tym o PWPW i sąsiednią redutę Szpitala Świętego Jana Bożego. 25 sierpnia dowódca AK, generał Burr, meldował do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Na odcinku Starego Miasta w dalszym ciągu koncentryczne natarcie nieprzyjaciela przy silnym wsparciu ognia. Mimo przeprowadzanych przeciwuderzeń, nieprzyjaciel stopniowo i systematycznie włamuje się w nasz system obrony. Duże wyczerpanie nerwowe i fizyczne własnych oddziałów. Stare Miasto broniło się w zupełnej izolacji. Po załamaniu się prób wsparcia od strony Żoliborza, dni jego epopei były już policzone. Ósmego sierpnia dobiegła końca zacięta obrona reduty PWPW. Ostatni szturm na taśmie utrwalili Niemcy. Niemiecki korespondent tak opisał tę chwilę. Miotacze min i ciężkie działa porozdzierały w strzępy grube żelbetonowe mury, ciężkie bomby lotnicze poniszczyły dziedzińce, a czołgi, goliaty, działa szturmowe i artyleria przeciwpancerna spędziły obrońców swym morderczym ogniem z górnych pięter. Wielka dysproporcja sił i stały, silny nacisk oddziałów niemieckich sprawił, że w 2 tygodnie od generalnego szturmu wroga stan posiadania AK na Starówce skurczył się do małego, zrytego pociskami skrawka ziemi. Wkraczające oddziały niemieckie dopuściły się okrutnych zbrodni na rannych powstańcach i ludności cywilnej. Większość obrońców Starówki zdołała ewakuować się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Do Śródmieścia szli kanałami, trasą wiodącą od Placu Krasińskich pod Miodową i krakowskim przedmieściem kontrolowanymi przez wroga, właśnie tu, do włazu u zbiegu Nowego Światu i Wareckiej. Trudno się dziwić wspaniałym humorom.
Po staromiejskiej Gehennie, śródmieście, które ucierpiało relatywnie znacznie mniej, jawiło się jako ostoja spokoju i dostatku. W warunkach tak bardzo przedłużającej się walki do rangi wielkiego problemu urastało zagadnienie aprowizacji żołnierzy i setek tysięcy cywilów. Jak przewidywano przed rozpoczęciem walk, zapasy żywności, konserw, tłuszczu, mąki, cukru, ziemniaków, jarzyn i fasoli powinny wystarczyć dla 45 tysięcy żołnierzy na 3 dni. Żywność na następny tydzień spodziewano się zdobyć w niemieckich magazynach. Istniejące w Warszawie zapasy mąki pozwoliły na regularny wypiek chleba tylko w początkowej fazie powstania. Chleb początkowo racjonowano. Później jednak z braku mąki system dystrybucji załamał się. W okresie walk korzystano z kilku źródeł zaopatrzenia w żywność. Z zapasów intendentury wojskowej, ze zdobytych magazynów, z rekwizycji w sklepach i składach, w znacznym też stopniu z zasobów osób prywatnych. Małych ilości pożywienia dostarczały ponadto ogródki i działki, a także zrzuty lotnicze. Podstawową formą żywienia zbiorowego były kuchnie w oddziałach, a także kuchnie publiczne, które w samym tylko Śródmieściu wydawały do 10 tysięcy obiadów dziennie. W pogarszającej się sytuacji żywnościowej dla wielu ratunkiem był jęczmień z browaru Haberbusch i Schiele przy Krochmalnej, z którego gotowano tak zwaną zupę plujkę. Drugim wielkim problemem w oblężonym mieście było zaopatrzenie w wodę. Stacja pomp rzecznych przy Czerniakowskiej działała pod nadzorem Niemców do 18 sierpnia. Do tego też czasu pracowała stacja filtrów przy Raszyńskiej. Początkowo Niemcy, ze względu na wygodę własnych oddziałów, nie odcięli dopływu wody do sieci miejskiej. Gdy jednak to uczynili, po stronie powstańczej wystąpiły duże jej braki. Ratunkiem okazywały się studnie drążone na ulicach i skwerach. Przed studniami codziennie gromadziły się tłumy mieszkańców w nadziei zaczerpnięcia wody do picia i gotowania. W warunkach braku wody mycie stawało się trudno osiągalnym luksusem. Co gorsza, zdarzało się, że w tłumy cywilów czekające przed studniami niespodziewanie padały niemieckie pociski. We wrześniu sytuacja aprowizacyjna stała się dramatyczna. Gdy zjedzono już ostatnie konie i konserwy, mięso stało się nieosiągalne. Z czasem z ulic i podwórek zaczęły stopniowo znikać psy. Taki widok z czasem stawał się coraz rzadszy. Powiększający się niedobór żywności był najlepszym sprawdzianem międzyludzkiej solidarności w dzieleniu się z potrzebującymi. Do 18 września wyczerpane zostały zapasy kuchni publicznych. Przed dziesiątkami tysięcy mieszkańców stanęło widmo głodu. Po opanowaniu Starówki Niemcy konsekwentnie realizowali plan odcięcia sił AK od Wisły. Na pierwszy ogień poszło po Wiśle, dotychczas atakowany w niewielkim stopniu. Do 4 września Warszawa miała prąd dzięki bohaterskiej załodze elektrowni. W dniach od 4 do 6 września Niemcy wyparli siły powstańcze z Powiśla.
Niemiecki atak został przeprowadzony z wyjątkową gwałtownością. Szczególnie aktywnie walczyły tu 608 Pułk Ochronny i pododdziały Dirlewangera wspierane przez artylerię i sztukasy. Na niewiele zdał się opór oddziałów powstańczych dowodzonych przez majora Stanisława Błaszczaka Roga. Ich trzon stanowiło zgrupowanie AK Krybar. W meldunku niemieckiej grupy armii Środek z 6 września podawano. Własne natarcie w Warszawie osiągnęło w dniu dzisiejszym znaczne powodzenie. Cała dzielnica nad Wisłą, ograniczona Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, Wisłą, znajduje się w naszym ręku. Po likwidacji ośrodka na Powiślu, Niemcy wyparli siły powstańcze z krakowskiego przedmieścia. Nad Wisłą w rękach powstańców pozostały już tylko obszary na Górnym Czerniakowie i częściowo na Żoliborzu. Dramatyczna sytuacja stolicy, pozbawionej pomocy z zewnątrz, a zwłaszcza ze strony stojących zaledwie kilka kilometrów od Warszawy oddziałów radzieckich, postawiła na porządku dnia sprawę kapitulacji. Decyzja taka zapadła 9 września na posiedzeniu Krajowej Rady Ministrów. Rozpoczęły się rozmowy pełnomocników dowódcy AK z przedstawicielem strony niemieckiej, generałem Günterem Rohrem. Gdy jednak 10 września huk armaty ze wschodu obwieścił rozpoczęcie przez Rosjan natarcia na Pragę, rozmowy kapitulacyjne były przez stronę polską przeciągane, a w końcu zerwane. Niemcy, zaniepokojeni perspektywą połączenia Armii Czerwonej z powstańcami na Czerniakowie, przystąpili do ataku na tę dzielnicę. Obszar zwany potocznie Górnym Czerniakowem był pasem terenu przylegającym do Wisły na północ od portu czerniakowskiego. Od północy wyznaczały go ulice Książęca i Ludna, a od południa Łazienkowska. Broniły się tu oddziały zgrupowania AK Kryska, wsparte przez skierowane tu ze Śródmieścia pozostałości wykrwawionych na Starówce batalionów elitarnego zgrupowania AK Radosław. Decydujący atak na Górny Czerniaków Niemcy rozpoczęli 13 sierpnia. Początkowo uderzali od południa wzdłuż Wisły. Jednak 15 września atakowali już ze wszystkich stron. Rozwinęły się tu walki, których zaciekłość przekraczała nawet w opinii wielu żołnierzy pułkownika Radosława to, z czym zetknęli się na Starówce. Gdy powstańcy z utęsknieniem wyglądali pomocy z Zawisły, na Pradze trwała ofensywa Armii Czerwonej i walczących u jej boku kościuszkowców, żołnierzy 1. Dywizji Piechoty. Na początku drugiej dekady września Stalin, który wcześniej utrudniał aliantom zachodnim niesienie pomocy Warszawie, wykonał zaskakującą woltę polityczną. Gdy powstanie już dogorywało, dążył do podtrzymania polskiego oporu. Rozpoczęły się radzieckie zrzuty. Nawet nikłe zrzuty i walki powietrzne sowiecko-niemieckie, pisał w meldunku dowódca AK generał Burr, poprawiły bardzo nastroje. Wśród żołnierzy i społeczeństwa cywilnego wola wytrwania i optymistyczna psychoza zbiorowa. Stalin robił teraz niemal wszystko, by zdyskontować politycznie pomoc dla Warszawy. ...13 września oddziały trzech dywizji radzieckich, 76, 143 i 175 oraz 1. Dywizji Wojska Polskiego walczyły już na ulicach Pragi. Straty były poważne, ale też z każdą chwilą kurczyło się niemieckie przedmoście. Wreszcie Niemcy wycofali się na lewy brzeg Wisły, wysadzając za sobą mosty. Mieszkańcy Pragi witali kościuszkowców. Wyparcie Niemców pozwoliło oddziałom radzieckim i Wojska Polskiego na obsadzenie praskiego brzegu Wisły. Miał powody do zadowolenia generał Michał Żymierski.
Tak oto w połowie września, gdy powstańcza Warszawa walczyła już resztką sił, nadeszła, zdawało się, tak długo oczekiwana pomoc. Z pozycji obsadzanych przez żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego słychać było wyraźnie odgłosy walk na Czerniakowie. Sztab pierwszej Armii Wojska Polskiego przygotował plan operacji desantowej mającej odciążyć rodaków walczących na drugim brzegu. Niemymi świadkami wydarzeń były kikuty mostów. W dniach od 16 do 19 września oddziały pierwszej Armii dokonały desantów na Czerniakowie, Marymoncie oraz pomiędzy mostami Poniatowskiego i Średnicowym. Straty podczas przeprawy i późniejszych walk były duże i zamknęły się liczbą około 2,5 tysiąca żołnierzy. Udostępnienie bazy radzieckiej pod Połtawą umożliwiło 18 września wielką dzienną wyprawę lotniczą nad Warszawę ponad 100 amerykańskich latających fortec. Wskutek dużej wysokości, z jakiej dokonano zrzutów i kurczącego się obszaru pod kontrolą Armii Krajowej, odebrano tylko część pojemników. Czerniaków dogorywał. 16 września broniony jeszcze obszar skurczył się do wąskiego pasa terenu po obu stronach ulicy Wilanowskiej. W nocy z 19 na 20 września nastąpiła częściowa ewakuacja kanałami obrońców. Ostatnimi punktami oporu były domy u zbiegu Wilanowskiej i Solca, gdzie ramię w ramię walczyli i ginęli berlingowcy, żołnierze 3. Dywizji Piechoty, obok żołnierzy Armii Krajowej. Ostatnia grupa obrońców została rozbita 23 września. Niemcy, rozwścieczeni tak długim oporem, dopuścili się zbrodni, mordując wielu jeńców i rannych. Na tych zdjęciach filmowych podpułkownik Daniel Stanisław Kamiński, dowódca pułku Baszta, podczas przeglądu kompanii Krawiec. Pułk Baszta, będący oddziałem dyspozycyjnym Komendy Głównej AK, stanowił trzon sił powstańczych broniących Mokotowa. Po opanowaniu Czerniakowa Niemcy przystąpili do likwidacji tej powstańczej enklawy w południowej części miasta. Do powstańczej legendy przejdą mokotowskie reduty w Królikarni, a także Westerplatte i Alcazar w Alejach Niepodległości. Gwałtowne ataki sił niemieckich, których trzon stanowiły 4 bataliony piechoty, nie doprowadziły 24 września do zasadniczego przełomu. Zadecydował 25 września, kiedy oddziałom niemieckim udało się wedrzeć w głąb pozycji AK. Dzień później Polacy obsadzali już tylko mały skrawek terenu w północnej części dzielnicy. Trwała ewakuacja kanałami, zarządzona przez dowodzącego na Mokotowie podpułkownika Józefa Rokickiego, Karola. 27 września ostatni obrońcy złożyli broń. Ewakuacja kanałami z Mokotowa do Śródmieścia była jednym z najtragiczniejszych wydarzeń powstania. Na długiej trasie zginęły dziesiątki osób. Inni, jak aptekarz Kowalski, dobrnęli resztką sił. Tak czeluść kanału opuszczał Roman Banach, reżyser, autor wielu zdjęć filmowych dokumentujących przebieg powstania. Wyjście z kanału znajdowało się w Alejach Ujazdowskich, nieopodal zniszczonego kościoła świętego Aleksandra. 29 września Niemcy rozpoczęli koncentryczne natarcie na Żoliborz, broniony przez oddziały podpułkownika Niedzielskiego, Żywiciela. W działaniach wroga główną rolę odegrały czołgi i grenadierzy pancerni 19. Dolnosaksońskiej Dywizji Pancernej generała Kölnera. Szerokie żoliborskie aleje ułatwiały posuwanie się Niemców. 30 września siły powstańcze broniły się już resztką sił. Tego też dnia załoga Żoliborza skapitulowała. W rękach powstańców pozostawało już tylko Śródmieście, nieustannie bombardowane i ostrzeliwane.
Najbezpieczniej było, paradoksalnie, tuż pod bokiem Niemców, którzy w pobliżu własnych pozycji unikali używania ciężkiej artylerii i lotnictwa. Jeszcze 27 września w biuletynie informacyjnym pisano: my, którzy powstanie przeżywamy, możemy być spokojni o wyrok historii. Walczyliśmy w najlepszych intencjach o urzeczywistnienie najdonioślejszych polskich celów i walką tym towarzyszyły najwspanialsze przejawy bohaterstwa i braterstwa. Września 1944 roku powstańcze Polskie Radio nadawało: Warszawa, zawsze nieugięta, nieodmiennie walczy. Dwa miesiące 1944 roku, sierpień i wrzesień, przekreśliliśmy czerwoną wstęgą naszej krwi. Za wolność 2 miesięcy po 5 latach niewoli oddaliśmy wszystko, co posiadaliśmy. Nieuchronnie zbliżał się koniec epopei powstańczej Warszawy, walczącej w osamotnieniu jak żadna inna stolica okupowanej Europy aż 2 miesiące. Tu właśnie, w Alejach Jerozolimskich, pomiędzy gmachem BGK a Bracką, spotkanie parlamentariuszy, oficera polskiego z batalionu Korpusu Bezpieczeństwa AK Sokół z oficerem SS w celu ustalenia warunków lokalnego zawieszenia broni na czas konieczny do zebrania ciał poległych żołnierzy. W nocy z 2 na 3 października podpisany został układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Komenda Główna Armii Krajowej opuściła stolicę 5 października. Na zdjęciach generał Burr-Komorowski po spotkaniu z von dem Bachem. 4 i 5 października opuściły Warszawę do końca niepokonane oddziały ze Śródmieścia. Mieli walczyć kilka dni. Bronili prawa Polski do wolności przez długie 2 miesiące, zadziwiając zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Do niewoli trafiło ponad 15 tysięcy powstańców, w tym 6 generałów i około 900 oficerów. Poległo około 18 tysięcy, a 6 tysięcy odniosło ciężkie rany. Strona niemiecka również poniosła bardzo duże straty, przekraczające w niektórych oddziałach 3-krotnie stany wyjściowe. Na opuszczone ulice wkroczą teraz niemieckie Sprengkommando, które wysadzą w powietrze i spalą większość domów, których nie zniszczyły jeszcze bomby i pociski. W dniach powstania straszną cenę krwi zapłaciła ludność cywilna. Zginęło lub zostało zamordowanych około 150 tysięcy warszawian. Ci, którzy ocaleli, około 500 000, zostali wypędzeni z rodzinnego miasta na poniewierkę. 60 tysięcy wywieziono do obozów koncentracyjnych, a 90 tysięcy na roboty do Rzeszy. Najwięcej, około 350 tysięcy, trafiło do różnych miejscowości w Generalnym Gubernatorstwie. W wojennych losach Warszawy i jej mieszkańców szczególne miejsce zajmuje niemiecki obóz przejściowy w Pruszkowie. Przez ten obóz przeszło około 350 tysięcy warszawian. Kazimiera Drescher wspominała: w brudnej hali kłębił się stale tłum wysiedlonych ludzi, naprawdę chorych, niedołężnych, starców, dzieci oraz ludzi w pełni sił. Był to tłum przerażony, wynędzniały, wygłodzony. Hala pełna była stale zgiełku, jęków, rozmów i próśb. W kilka miesięcy później ludzie ci będą wracać w ruiny swojej Warszawy. Przez wiele powojennych lat toczyć się będzie dyskusja, czy powstanie było konieczne. Odpowiedź zawarta jest w odezwie Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów z 3 października. Powstanie warszawskie postawiło ponownie w końcowej fazie wojny przed światem problem Polski. Nie jako problem przetargów dyplomatycznych gabinetów, ale jako zagadnienie wielkiego narodu walczącego krwawo i bezkompromisowo o wolność, całość i sprawiedliwość społeczną w życiu ludzi i narodów. O wszystko to, o co walczy dziś lepsza część świata.